Okej, ludzie. Kontynuujemy naszą serię Darkwood. Alpha 2.0. Czy mamy coś do gotowania? Nic nie mamy do gotowania. Drugi dzień. Drugi dzień przetrwany. Schowajmy sobie niepotrzebne nam rzeczy. Na przykład paliwo i gwoździe. Flara może się przydać nawet. Deska z gwoźdźmi na razie chyba się nie przyda. Reszta desek raczej też. Wytrych może być przydatny. Akumulator jest dla Piotrka. Złom nie bardzo. I amunicja również niewiele. Nie bardzo mnie ciekawi. O, w tenże deseń zróbmy to. Ekstra. Mam dzięki temu sporo rzeczy. Mapka, szybko do mapki. Tutaj wybadaliśmy ostatnio sporą przestrzeń. Ruszmy się trochę w dół może w takim razie. Na tej czarownej polance. Nie czarodziejskiej. Okej. Biegiem może by się przydało ruszać. Tak, dół może być rozsądnym rozwiązaniem. W poprzednim gameplayu, w którym sobie osobiście grałem, żeby sprawdzić, jak to alfa wygląda, jak te update'y wyglądają, udało mi się znaleźć w końcu wilka. Wow, nic nie ma. Przeszukany już. Zbrójmy pułapkę. Okej. Udało mi się znaleźć wilka, więc on mi nareperował akumulator dla Piotrka i to by się przydało również. O, ho, 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 to jest chyba właśnie. Chwila, moment. Nie, o to mi chodziło. Mapka, czy ja wcześniej już nie znalazłem wilka? Nie, nie wygląda na to. Co to było? Ktoś rzucił kamieniem we mnie. Dobra, jest wilk. U niego. Są skrzynki, ale trzeba znać kody do tych skrzynek, więc dupa zbita. Pogadajmy z nim. Tak, padlino. Pokaż mu przedmiot, akumulator. Co to za śmieci? Chcesz mi powiedzieć, że zbierasz złom dla tego Szułama, jak mu tam Pietrka? Oj, padlino, musisz mieć naprawdę dużo wolnego czasu, żeby zajmować się czymś tak. Nagle urywa, chwilę milczy, oczy w ułamku sekundy otwierają się szeroko i kontynuuje. Zaraz, zaraz. Cholera, czekaj, mam pomysł. No i możemy mu przekazać, co też uczyniliśmy. No i bardzo dobrze. Lub mogliśmy mu nie dać. Nie będę już klikał, żeby przyspieszać. Przepraszam za to. W końcu mogliśmy mu nie dać, co by zaowocowało tym, że akumulator będzie nienaprawiony. No i właśnie on bierze akumulator, bo wybraliśmy tą opcję. Teraz będzie działać. Trzeba pomagać swoim sąsiadom, co nie padlino. Biegnij zanieść to Pietrkowi, może pomacha ci lecąc w przestworzach. Dobrze, powróćmy. Plotki, może jakiś nowy. Kłopotów. Tak, lepszej broni. Zdecydowanie chciałbym znaleźć lepszą broń. On coś chce kupić? Flarę, ale. Flara, flara, flara. Ja bym flarę zostawił sobie. Okej, olejmy to, wyjdźmy. Dobrze, czyli znaleźliśmy wilka. On jest tutaj. Tutaj już się powolutku zbliżamy do granicy mapy. Co może być zasadniczo czymś dobrym, ponieważ może grzybów jeszcze znajdziemy. To w sumie jest dla mnie najważniejsze, poznajdywać grzyby po to, by mutować w stronę lepszych umiejętności. Okej, udało się. Musimy ten dzień wykorzystać jak najlepiej i przetrwać noc nie zginąwszy, ponieważ wiadomo, jak szli zginę, no to wszystko, ostatnia mutacja mi znika i wszystkie przedmioty mutagenne, tak jak grzyby, mi zginą, a również opustoszeje mój flakonik już z wlaną esencją z grzybów, więc nie jest to zbyt miłe. Trzeba cały proces od początku zaczynać, a grzyby tak jakby nie odrastają, więc do cholery szkoda tracić. Też nic nie ma. O, szkoda tracić te grzyby, później ich
aż w tak wielkich ilościach nie będziemy znajdywać. Są grzybki. Bardzo miło. Okej, sprawdźmy tą stronę. Tam są jakieś jeszcze drzewa, ale... No właśnie, grzyby mnie obchodzą najbardziej. Nie wejdź w grzyby. Dzięki. Mamy sporo już tych grzybków. Może jeszcze tutaj coś się uda nazbierać. Nie, tyle naszego. Okej, no to śmigajmy. Tak, może przy tej ścianie, może jeszcze trochę grzybów wykryjemy. A jeżeli nie, bo widzę, że nie za bardzo. Nie za bardzo. Co to za przejście? Uhuhu. Czy chcę tu iść? Chyba nie. Bo nie chcę tu iść. To jest zbyt ciemno. Prawdopodobnie potrzebuję albo latarni, jakieś źródła światła, albo nie wiem, co z tym zrobić, albo po prostu jestem zamknięty tutaj w takim, na tej polance, w takim małym obszarze. Te grzyby już zostały zebrane. Dobra, czy ja tu coś poznajduję ciekawego? Co to w ogóle za miejscuwa? Dużo rzeczy, bierzemy. Jeszcze tu przeszukajmy. A jakże? Trzeba znaleźć również jakiś sposób na to, żeby naprawić moją piłę, co mi pozwoli na produkowanie desek. No i co? A nie, to znowu nie ten przycisk. Mapka. O cholery, nic nie znalazłem. No nic. Skoro nie znalazłem nic, no to szukamy. Nie. Zostaw mnie. No przyczepił się. Może już się odczepił. Nie bardzo. Dobra, uciekł. Grzybki. Grzybków sobie nie odmówię. Czyżby to była moja chata już? Niemożliwe. Przeskoczmy. Znaleźliśmy spalone domy. Tutaj też jest jakiś pies do Holendry. Przyjrzyjmy się. Kiedyś to był traktor, teraz pusty prodzwiały nadwozie, które będą wszystkie części mechaniczne. Przeszukajmy jednak. Opona i paliwo. Może zawalczmy jednak z tym, że psem. Może nie trzeba się go tak obawiać aż bardzo. Dobra, zdecydowanie chciałbym... Cholera, czy ciemnieje? Mam takie wrażenie, że ciemnieje. Wbiliśmy do środka. Au. Zły pomysł chyba. Dobra, spadajmy stąd. Póki co jest to dla mnie teren niedostępny. Wiemy, że tu jest ten spalony dom. Ale z samą dechą, z gwoźdźmi, ja tu nie nawojuję. Zaraz. Czyli do domu generalnie mamy po ukosie na górze, na górę. Ale jeszcze mnie nie informuje gra, że trzeba szybko szukać schronienia. A tu są grzyby, więc jasne. Udało się. No i myślę, że można by, szukając grzybków oraz przeszukując zwalone, zcięte drzewa, można by się już kierować w kierunku, iść w kierunku domu. Bo to już dzień zdecydowanie będzie się chylił ku zachodowi. O, tu jest jakaś... Kto? Skąd? Gdzie? Aj, stąd. Dobrze, zawrócił. Sprawdźmy, czy ja mogę... Tu skrzyń zamknięte. Oczywiście, że mam wytrych, więc otwórzmy sobie. Co? Pusta? Zmarnowałem wytrych na pustą skrzynkę. Co za absurd. Tu jest pułapka. Z chęcią bym sobie ją rozbroił. I ze złomu możemy stworzyć
Z 6 kawałków złomu możemy stworzyć własną pułapkę w pełni sprawną i działającą. Tylko nie wiem, czy jak ją położę i zbiorę, to czy przypadkiem nie stracę no właśnie pułapki na rzecz znalezienia jednego złomu. Drewna niestety nie mogę podnieść już. Co to za miejscuwa? Czy ja chcę wejść w te kanopie? Znowu traktor. Sprawdźmy mapę. Nie wiem, co to jest, do cholery. Skrzynka na pewno tu jest. Jednak przez skrzyny nie mogę się przedrzeć w jakiś dziwaczny sposób. Nie wiem, jak się tam wbić do środka. Czyżbym potrzebował jakiejś kosiarki na prędce z... Aj, to jest labirynt, do cholery. A to ci jajo. No nic, spróbujmy. Chociaż nie, to nie ma sensu, bo już będzie się ściemniało. O, będzie się ściemniało. Przyglądać się temu traktorowi też nie ma sensu, bo... Tak jakby nie mogę już więcej rzeczy unieść. Chyba trzeba lecieć do domu, zostawić sprzęt. Zostawić sprzęt. Przeczekać, wypić mutageny wszystkie i przeczekać noc. Tylko docho... No... Ściemnieje już. Zdecydowanie ciemnieje, a ja się tak jakby zgubiłem. Co to za maluch? Chwila, moment. Mapka. Zejście do podziemi... Aha! Tu jest to pole. Jest to pole. Ok, czyli w tą stronę mniej więcej musimy się kierować do swoich chaty. Co to za miejscuwa? To są grzyby. Czy ja chcę je zebrać? Zebrane już zostały przeze mnie. Do cholery, zgubiłem się. To jest naprawdę niezbyt wesoła i dobra wiadomość. Do cholery. Do cholery! Nie wiem, gdzie jestem i co... Dobra, wyjdź stąd. Jeszcze mam trochę czasu. Spoko, spoko. Bez paniki. Do cholery. Porażka. Nie znajdę domu. Nie mam wiadra, nie mam studni. Gdzie ja jestem? Dobra, jest domek. Jest domek. Uf, uf, uf. Przeskakuj, chłopie. Przeskakuj. To nic, że zalagowało przez chwilkę. Ale jest dom. Cudownie. Jaka to radość znalezienia domu. Aktualnie jest pusta. Zostawmy tutaj trochę rzeczy. Gwoździe na pewno. To i to. Okej, teraz. Z powrotem. Tu mogę zostawić drewno całe. I teraz mój ekwipunek wygląda zadowalająco. Tak, napiliśmy się, dzięki czemu też zyskaliśmy znowu grzyba, prawdopodobnie. Więc do piecyka szybciutko. Już jesteśmy bliziutko bardzo, właśnie, mamy... Ja bym się skusił... Cholera, lepiej widzieć pod obiektami. To jest ciekawe, lepiej widzieć pod obiektami. Natomiast dodatkowy slot... To jest tylko jeden dodatkowy slot. Weźmy lepszą widoczność. Bardzo ładnie. I zużyjmy resztę grzybów. Chyba nie uda się dobrnąć do następnej mutacji, ale już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Zobaczymy... Jak to po nocy będzie wyglądać? Zamknijmy się tutaj. I w tym miejscu spróbujmy przykomarować tą noc. Dobra. To będzie bardzo pasjonujące na pewno. Obserwować, jak ściemnia się ekran i różne odgłosy naokoło nas będą nas próbować przestraszyć.
a być może nawet wedrzeć się przez drzwi i zabić nas. W każdym razie na samym odcinku już na pewno pokażę trzecią mutację. Z nią jest związany ciekawy zmiana, ale to już wyjaśnię w następnym odcinku. A póki co próbujmy nie dać się przestraszyć. W kąciku stoimy, jest cieplutko. Ściany nas grzeją. Piecyk daje bardzo ładne światełko. Zawsze mogę rzucić flarą. Tak, zawsze mogę flarą rzucić. No i kurde, dupa, ciemno. Kurde, ja bym się szczerze mówiąc na miejscu tego gościa w kapeluszu i z deską w dłoni, czyli mojego protagonistę, posrałbym się w takiej sytuacji. Siedzę w domu, zamknięte drzwi, które mnie tak naprawdę nie za bardzo bronią przed czymkolwiek. Jakieś dziwne odgłosy naokoło. I wiem, że jest... wewnątrz ktoś jest. Strzałem przesuwane meble. Ale już się rozjaśnia, to jest najważniejsze. Aby do świtu, aby do świtu. Ciekawe, czy one tutaj, czy te zwierzaki w tej grze również reagują na węch, na zapach, wyczuwają mnie jakoś w jakiś sposób nosem, czy tylko, no właśnie nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, w jaki sposób nie wyczuwają. Wolę się nie ruszać w każdym razie. I tak pewnie jak wyjdę rankiem, to zostanę... Co zostanę? Przyatakowany przez tego gościa, który się wdarł do mojej chatki. Ale to już ten rozjaśniający się ekran oznacza, że przetrwaliśmy noc. Dobra ludzie, widzimy się w następnym odcinku. Sprawdzimy, co to mi się wdarło do mojej noclegowni. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym epizodzie. Cześć, czołem.